Bartosz Leśko, po ważeniu FEN25, powiedz, no Kevin Wiwatowski, już z nim wygrałeś dosyć szybko. Kevin w ostatnim pojedynku udowodnił, że naprawdę mocno poszedł do przodu i pytanie właśnie, czy w takiej sytuacji ty czujesz się mimo wszystko pewnie właśnie, no bo masz póki co 1-0 na twoją korzyść. Znaczy, każda walka jest inna, walka to walka, wszystko może się zdarzyć. Ja po walce z Kevinem wtedy we Wrocławiu mówiłem, że to nie jest tak, że ja go zdominowałem od razu, tylko powiedziałem, że akurat tak się wtedy potoczyła walka i że mogłaby potrwać dłużej, moglibyśmy wymieniać ciosy i mogłoby to wyglądać trochę dłużej, zupełnie inaczej. No, Kevin zrobił progres, dobrze, cieszę się, to znaczy, że będzie mocniejsza walka, jeszcze fajniejsza. Ja nie będę się zarzekał, jaki progres zrobiłem, bo gdzieś tam przed marcową walką o tym mówiłem i chciałem to bardzo pokazać i nie wyszło tak, jak miało wyjść, więc teraz postaram się trochę wyciszyć i po prostu pokazać to jutro w klatce i skonfrontujemy nasze rozwoje roczne. Bardzo duże zamieszanie właśnie przy tym pojedynku, bardziej dla Kevina, bo zmiana rywala, zmiana formuły. Tak naprawdę na ile ty byłeś przygotowany, bo z tego, co mi wiadomo, czegoś już tam szukaliście w tym terminie. Tak, no właśnie po ostatniej walce marcowej założyliśmy sobie, że przed wakacjami robimy walkę. Razem z moim menadżerem Pawłem Kowalikiem szukaliśmy czegoś gdzieś tam za granicą, kilka ofert się przewijało, no ale nic tam ostatecznie nie dograliśmy i pojawiła się akurat na 2 tygodnie przed taka oferta. Gdzieś tam w głębi duszy czułem, że coś last minute może się pojawić, bo były chyba dwa zestawienia w 9-3 w MMA i to jedno w 8-4. Gdzieś tam liczyłem, że jakiś last minute się pojawi, aczkolwiek nie brałem Kevina pod uwagę z racji, że K1, no ale wyszło jak wyszło. Też widziałem gdzieś tam na Facebooku, że do WCA jeździł też w piątki i sparował w małych rękawiczkach w trakcie przygotowań do walki z Marcinem Schroederem, więc myślę, że tam ogólnorozwojowo się przygotowywał do tego pojedynku i będzie dobrze przygotowany i będzie dobra walka. Powoli stajesz się specjalistą od rewanżów w organizacji FEN. No cóż mam powiedzieć, no tak. Tak wychodzi, no, jest tak jak powiedziałem, każda walka jest inna, jest propozycja walki, także mi to bardzo pasuje, że przed wakacjami stoczyć walkę i no i tyle. Proces zbijania wagi jest ciężki, kiedy tak wszyscy narzekają na pogodę, jest tak niesamowicie gorąco, czy jest łatwiejszy? Nie wiem, bo nie zbijałem wagi, ale podejrzewam, że byłoby, gdybym robił 8-4, no to byłoby łatwiej w taki gorąc, bo jednak jest tak ciepło, no to i więcej wypaca człowiek i mniejszy apetyt jest niż zimą, także gdzieś tam zawsze ja widzę po sobie, że latem, wiosną zawsze ważę mniej niż zimą i chyba nie tylko ja, chyba wszyscy tak mają, że zimą to się zapasy hoduje i łatwiej przybrać, a teraz no to miałem, zjadłem rano śniadanie i przyjechałem na ważenie i tak miałem kilogram za mało. A na propos tego mówiłeś, że walka last minute też 84, więc musiałeś trochę wcześniej zaplanować, że miałbyś zbijać. No tak, ja cały czas trzymałem gdzieś tam 91 kg z racji, że szukaliśmy gdzieś tam za granicą tej walki właśnie w kategorii mojej w 84, bo to jest moja kategoria, w której chcę się dalej mierzyć i trzymałem ten limit gdzieś tak, żeby załóżmy w tydzień, w parę dni zrobić tą wagę, więc no ale no wyszło 9-3, myślę, że siłowo nie będę odstawał, będę dynamiczniejszy, kondycyjnie to też na pewno zadziała na moją korzyść i czuję się dobrze, bo nic nie musiałem zbijać i to dodatkowo fajnie, tak nie zaburza rytmu pracy organizmu i jest zupełnie inaczej. Kto nie robił wagi chociaż raz, a robił kilka razy wcześniej, no to wie, o czym mowa, że to jest zupełnie niebo a ziemia. Nie miałeś jakiegoś takiego problemu, powiedzmy, żeby przyjąć ten pojedynek, bo jednak w tym 8-4 wydaje mi się, że już jesteś blisko walki o pas, tak naprawdę teraz znowu 9-3. No i czy gdzieś tam rozważałeś to? Może szybciej się doczekam walki o pas w 9-3 niż w tym 8-4, bo tam sytuacja taka dziwna, pewno no jeszcze raz trzecie starcie by z Marcinem musiało być, nie wiadomo co z tym wakującym pasem w 8-4, czy on będzie wakowany, czy Andrzej będzie bronił, no także niejasna sytuacja, więc może teraz druga walka w 9-3, może jeszcze na jesień, czy tam na zimę kolejną zrobię w 9-3, może szybciej się doczekam walki o pas w 9-3 niż w mojej docelowej kategorii z racji tej sytuacji. Powiem tylko, że nie będzie wakowany. No nie będzie, też tak słyszałem, więc, no ale no, nie wiem, więc tam no, ogólnie sytuacja jest jak jest. Jeśli 9-3 to kto, Rafał Kijańczuk czy Adam Kowalski lepiej by było?
Jestem otwarty na propozycje, ale też nie chcę tutaj wyzywać nikogo do walki, bo wiadomo, bym to musiał zaplanować wcześniej, trochę inaczej rozplanować sobie okres przygotowawczy, siłowy i żeby to wszystko miało ręce i nogi, a nie tak na ostatnią chwilę. To co, dziękujemy bardzo i powodzenia.